Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Stark i oto oczywiście Ratropolis. I cóż, niektórych z was może zdziwić, ale halo, jak to znowu Ratropolis, znowu szczurki w ogóle? Powiem wam szczerze, mnie sam jakby też to dziwi. Wiem, że teraz jest pora na inną gierkę i w ogóle, ale dosłownie 15 minut temu wyszła aktualizacja. Chyba jakoś tak. Ale powiem szczerze, moim zdaniem wprowadziła bardzo ciekawą zmianę. Otóż, po pierwsze dodaje opcję zapisywania postępu. Konkretnie mówiąc, jak po prostu się osiągnie jakieś tam konkretne punkty w rozgrywce, to ponoć można kontynuować to wszystko. Wiecie, nie, że w dowolnym momencie wychodzimy, wracamy. Tylko jakieś konkretne punkty kontrolne, mniejsza z tym. Ale no. I druga rzecz. Eventy nie są aż takie losowe, jak były. Teraz, kiedy jakieś wydarzenie nam mówi, powiedzmy, coś na zasadzie... Brakuje mi słów teraz. No na zasadzie, nie wiem. A no, dostajesz losowego kogoś, to zamiast tego będzie dostajesz i tu konkretną napisane co jak. W konkretnym przedziale i w ogóle. Więc tak. Oj, coś się zepsuło? Nie wiem czemu muzyki nie słyszałem przez chwilę, no ale tak. Więc taka ciekawa zmiana. Wiecie, może zmienić trochę losowość i ulepszyć decyzyjność. Żeby nie było dotyczy tylko wydarzeń. I ja w sumie chciałbym to sprawdzić, więc zaczynamy rozgrywkę poziom zanieczyszczenia 11 kupcem. I oczywiście pierwsze co to będę starał się poszerzyć mur, żeby zobaczyć, czy wiecie, będzie jakieś tam coś nowego. Czy może nie dotyczy to jednak wszystkich, czy coś. I oczywiście dostałem rebeliantów już na start. Oczywiście, bo zapomniałem, że teraz na 11 będę miał rebelianta. Nocna straż? O, ej, tej zmiany nie zauważyłem, patrzcie. Ci na służbie nie zabierają miejsc na armię. To fajne. Nie, serio, powiem szczerze. Miła zmiana, moim zdaniem, znaczy na plus. Dobra. Okej, tak. Tak. Oczywiście poszło na drugą stronę, bo jakby inaczej. Wyrzucamy, oczywiście buntownik na szczęście poszedł, więc zarobiliśmy kosztem niczego w sumie. Dobra robota. No i wracając. Po prostu właśnie wyszła taka zmiana dosłownie przed chwilą, to stwierdziłem, że muszę po prostu zobaczyć, przetestować i wiecie, zobaczyć, czy może teraz będę widział jakieś jeszcze lepsze opcje, które powiedzą mi, co naprawdę chcę. No a póki co gramy sobie i... Żeby nie ukrywać, też wróciłem do tego Ratropolis tak po części też dlatego, że po prostu... Chciałem tego. Po prostu stęskniłem się za szczurkami. I tak, no, usuń kartę. Od razu usuniemy może. Jeszcze jakiś komunikat... A, komunikat systemowy, auto... Zapis automatyczny wykonany pomyślnie, czyli widać, że działa. Dobra. Nie mamy już też przy okazji buntownika, więc będzie dużo łatwiej. Co? I dobra. Co my tym razem mamy? Willa. Fajne, fajne, fajne bardzo. Coś jeszcze ciekawego takiego jest? Szczerze, to można wziąć, to też, bo willa jednak droga, ale no, moim zdaniem bardzo dobra karta. Weźmiemy gromadzenie w ten sposób i weźmiemy murek. No. I teraz w ten oto sposób mamy nie dość, że wielką armię. Przyznam, trochę drogą, ale wielką i potężną. To jeszcze no. Trochę szczurów. Rozbudowy i inne rzeczy, chociaż czy wiem, czy ja rozbudowy potrzebuję. No i tak, nic lepszego na razie nie wezmę, więc bierzemy rozbudowę. I cała armia idzie. W tym wypadku, powiem szczerze, mur postawię tutaj. Wiem, że ryzykowny i może dla niektórych dziwne, ale tak. Stawmy tutaj głównie dlatego, żeby mieć, jak to się nazywa, spokój z tamtym miejscem i tyle. I proszę, wnajmij wynalazcę doradcy. Dziwnie przetłumaczone, ale wynalazca. Czyli z góry wiemy już, co jest. Wiem, że wynalazca nie. Biorę 3 domy. Żeby nie było dla mnie, to jest jednocześnie plus, jednocześnie minus. Tak mówię wam, wiecie, osobiście, z moich preferencji i tak dalej. Plus, bo zdecydowanie można lepsze strategie w sumie wytwarzać. Dokładniej planować, co robimy. I
pod to bardziej układać każde zagranie, niż to było, miało miejsce, wiecie, kiedy to jest dalej losowe. Cień doradcy. Kiedykolwiek przystosowujesz dwie karty i 5 sekund odnowienia. Teraz ponowna umowa. Albo dwie wasery. I to właśnie powiem tyle. To jest moim zdaniem bardzo dobra opcja, jeśli chcemy grać później, wiecie, na jakichś wysokich poziomach i po jakieś tam rekordy czy coś. I szczerze, z tych dwóch opcji najbardziej mi wkurza to, że w sumie obie są bardzo dobre. Szczerze, wezmę chyba ponowną umowę, bo wiem, że jest dużo kart, które polegają na tych umowach, jeśli się tym gra. I weźmiemy to, tak. Więc może to być naprawdę cenne. A, przyspieszymy. Postawimy szybko willę. Strażnika nie trzeba. Przytasujmy, może akurat ponowna umowa się trafi. I dobrze. Nawet idealnie. Odrzucamy. A ja wybieram, co dobra, to domek. Odrzucamy w takim wypadku. I teraz tak, robotnika pomału tam. Wiem, że nie jest to najlepsza decyzja czy coś, ale no, niech będzie. Tutaj dalej wszyscy są. I teraz tak, podatek od śmierci, albo połowa złota, jeden poziom przywódcy. No oczywiście, że poziom przywódcy, co innego. Dobra, to jest zdobywanie karty. Stodoła fajna, fajne, bo czasem by odrzucał coś, wiecie, na zawsze. Nie najlepsze, nie najgorsze, biorę po prostu. I tak, jakiś fajny budynek mamy obecnie? Chyba nie, więc warto byłoby poczekać ze stodołą. Dobra. Odrzucanie kart, teraz będziemy dostawać jeszcze dodatkowe kilka trochę pieniędzy. Powiem szczerze, tego nie kojarzyłem. To mówiąc szczerze, nie kojarzyłem, że teraz wygrana działa w ten sposób i... No. Dobra. Muszę zdobyć kasę, żeby nie było na nią. Bo takiej karty, no, szkoda byłoby po prostu przegapić. Ryzykujemy. Dobra, rozbudowa została akurat, co... Nawet dobrze. Szczerze wezmę. Też wezmę, bo tanio było bardzo. Karta zwierzęca gospodarcza moim zdaniem jest bardzo dobrą kartą. No i niestety kończą się już na umowy, więc zaraz będzie trochę ciężej na tej stronie. Dobra. To jest tak. Jakaś karta, złoto albo dom. Jakaś karta, łuczarz. A no tak, to tak działało. Zdecydowanie nie jest najlepsze, ale wezmę. Dobra. Trudno. Wywołuj bossa w kiepskiej sytuacji, tak. Zwierzęce gospodarcze na ser. Straż, ponowna umowa. Zwierzęta gospodarcze na dom. Mógłbym jedną taką dostawić. I w sumie nawet to, że zrobię. A z nim jak tam? Dobra, tutaj już strona w sumie jest trochę chroniona, to trzeba tutaj dopomóc. Jak sytuacja? No nie najlepiej, ale da się przetrwać. A, nie odwróciłem jej ostatnio. Dobra. Tutaj szlachcic, złota kompania, bazar. Żadna z tych opcji, powiem wam szczerze, mnie nie interesuje. Może ulepszenie coś? 8 życia, fajne. Tutaj służba będzie dłuższa. Na szczęście tak. Tutaj super. Ale powiem wam szczerze, chyba zacznąłbym od tego, bo 8 ataku i ogólnie lepsze statystyki mogą spowodować, że łatwiej będzie z niej zrobić kogoś potężnego. Okej, tak. Sytuacja nie wygląda najlepiej. Więc niestety ponownie, czego chcę, to nie ma znaczenia. Trochę się plączę, wybaczcie. Ale no, muszę po prostu postawić ją tutaj. I w ogóle patrz, jak fajna. No nie wiem, czemu dalej ta wygnana mi trochę przypomina jakiegoś, tak odnośnie League Legend dla przykładu, Raxuo. Czy Yasuo w sumie. Nie powinienem mówić Raxuo, ogólnie mówiąc. No, tutaj delikatnie można powiedzieć, w ten sposób wyrażam też swoją opinię na temat samej swojej postaci Yasuo z ligi. Ale mniejsza. I strzelamy i bum. Jakie to piękne. Niewielkim kosztem po prostu w ten łatwy sposób mogę eliminować wszystkich. W sumie tak, takie połączenia mogą być dobre. Wiecie, wielu robotników i jedna wygnana. Tak, co tu jeszcze mamy? Okej. Okej. Wiecie, co ze wszystkich opcji chyba najemnik najbardziej mi się opłaca.
nie jest jakoś szczególnie drogi. Jako, że właśnie nie jest jakoś bardzo drogi, pozwala to łatwo, nawet bardzo łatwo. Czyli po 50 sekundach, po 30 sekundach, okej. Oczywiście, że wezmę tak. Ale wracając, pozwala bardzo łatwo. Brakuje mi słów. Brakuje mi słów zdecydowanie. Dobra, mniejsza z tym. Poproszę coś innego. Robotnik drugiego poziomu. Ciekawe. Ciekawe. To wezmę, może wiecie, być ciekawe. No i trochę też się już plączę, ale no. W sumie już nie pamiętam nawet o czym mówiłem, więc tak. Trudno się mówi. Ale no. Sytuacja wydaje mi się być bardzo ciekawa. Nawet dobra. I skupmy się po prostu na rozgrywce, bo jak na razie... Widzę, że może być ciężko, ale jeśli będziemy mieli dobre przychody złota, to... raczej bezproblemowo przeżyjemy to wszystko. Teraz tak, tak. Szkoda tylko, że no, średnio jest z tym, żeby było widać... wiecie, ile czasu mi zostało. Byłoby dużo lepiej, gdybym po prostu miał jakoś tak przejrzyście i widoczne. Straciłem skrzynkę przez własną głupotę. No cóż. Dobra, zwierzęta gospodarcze na zboże. Tutaj mamy 7, tutaj 5, to tak kurczę, 6 zwierzęcy tutaj. Wywołujemy ich przedwcześnie, bo czemu nie w sumie? I teraz tak. A, gdzie to jest? W sumie tam, gdzie pójdą wrogowie pierwsi, czy tam będzie ich więcej, tam wiecie, pójdziemy. I znowu sąsiednia wioska, podarujemy jakąś kartę, mamy coś fajnego w ogóle? Tak szczerze, co byśmy mogli im oddać? Niby ponowną umowę bym mógł, chociaż... czy ja wiem. Dobra. I tak bym nic nie mógł zrobić, więc... w sumie się nic nie zmieniło. Dobra, tu idzie dużo wrogów, więc... tak, strzałka niech idzie tutaj. I dobra. Przetasowanie, super. Tym razem wygnanej nie chcę stawiać, wiecie. Samo w sobie po prostu to, że każde niepostawienie jej będzie dawało większe rzeczy i teraz taktyk. O nie. Szczerze nie. Dla taktyka tego nie zrobię, bo nie mam wieżyczek i nie wiem też, czy to jest aż takie dobre. Teraz jak tam z kartami? Usuwanie, zwierzęce gospodarcze albo domek. O... szczerze... klasztor chyba najlepiej będzie. Owszem, nie jest mi teraz potrzebny. To mogę przyznać, ale... to wie, czy nie będzie potrzebny za chwilę. Dobra, tutaj nie ma nikogo na najem. Tutaj jest na najem jeden. To tak, dostawimy jego. Ulepszymy najem, tutaj jego. Klasztor trzeba postawić. Postawimy tu, bo jest jakoś tak... czuję, że jest bezpiecznie w ten sposób. Zwierzęce gospodarcze na tym. Dzięki czemu dostajemy jeszcze zboże. I jak sytuacja? No, tutaj można wszystko prawie zestrzelić, więc jest dobrze. Okej, teraz tak. Dobra, strażnik. W sumie kończą się tutaj strażnicy. Dobra, w sumie umarli wszyscy. Jakaś legendarka fajna. Festiwal przez następne 10 sekund zmniejsza zastrzelanie efektu robota dwukrotnie. Drogie, ale biorę. Szczerze, wiecie, jeśli bym miał dużo kart pod robotę, to byłoby super. Dobra. Tu jest naprawdę, powiem szczerze, to jest kiepska sytuacja. Teraz tak, zamianę. To mi potrzebnie, chyba ją nawet wziąłem. Nie. Nie. Z tego, co tutaj mam, i co nic. Nie biorę. Dobra, chodźcie, potwory. Właśnie, hej, kupiec, masz coś fajnego? Dwóch najemników, nie, prokreacja, nie, apartament mógłby być warty, ale szczerze, pas. Grasant. No cóż. O. Zarządca karwany, wiecie co? Wezmę. Strażnik karawany, nawet, ale... już w sumie mamy kasę, to czemu nie? Festiwal, wyrzucamy, szybko przetasować.
I jak na złość nie dostaniemy niczego. Super. Dobra, to on tutaj, strażnika dostawię tam, to tutaj. I zginie pewnie ten, który akurat, no, na którym mi najbardziej zależy, żeby przetrwał. O, napis z miodu, zdecydowanie. Przy okazji automatyczny zapis chyba znowu się wykonał, jeśli dobrze widziałem. Dobra, teraz można zostawić akurat. Nocnego strażnika tutaj. Ser. I zwierzęce gospodarcze, niech będzie nawet na to, bo to nie ma znaczenia na co, ale ważne, żeby to zadziałało. Dobra. Napój z miodu. Niech będzie tutaj. To jest tak, najemnik. Też idzie tam w sumie, bo czemu by nie? Festiwal, zwierzęcia gospodarcze, tak? Chyba, że powinien na odwrót. Nie wiem. A nie, dobra, działało w prawidłowy sposób. Okej, teraz tak. A tutaj ile ich mamy? Jednego. Nie wiem, czy to jest w takim razie aż tak opłacalne, żeby teraz to zarzucać. Zdecydowanie, jeśli już to tak. Tutaj to. W sumie tym jednego, tutaj też jednego, ale no. Tutaj strona radzi sobie trochę lepiej, więc tak. Mhm, rozbudowa, zdobyć kartę, poziom przywódcy. Jest dosyć standardowy. Aha. Dużo ciekawe opcje tu dają, ale raczej niczego z tych nie potrzebuję. Weźmiemy rozbudowę, bo mamy pełno rzeczy w sumie, które by przydało się rozbudować, a nie mamy jak rozbudować. Głównie domki oczywiście, co ale ja tu mówię o klasztorze, dajmy na to. I o tym, że sporo chyba w końcu sobie trochę kart pousuwać. Bo jak widać, mam tego dużo, a nie wszystko jest jakoś tak szczególnie przydatne. Więc zaczynamy od pozbywania się serw. Dobra. Zwierzęca gospodarcza na ser, festiwal. I nadciąga bossu. Niestety. Znowu zwierzęca gospodarcza, tym razem nagromadzić. Czym gromadzenie, cek. I nie jest dobrze. Zdecydowanie musimy dokupić nowy murek, jak tylko będzie jedna okazja na to. W sumie jakakolwiek okazja, bardziej niż jedna okazja. Dobra, co można dodać, tak, żeby był... A, nie. Chyba, że nie będzie nic lepszego. Kolejny festiwal, nie, ulepszenie karty. To chyba mogłoby być najlepszą opcją. Tutaj dwie złote strzały. 5 sekund. Weźmiemy ich. Wiecie, jeśli udałoby się ich tu trochę dostawić w jakimś takim krytycznym momencie, to może to ułatwić życie. A, dobra. Najemnik, strażnik nocny, on. Tutaj trochę przydałoby się podleczyć. No. I teraz tak. Najlepiej byłoby mieć ich dużo, dużo potem tamtych strażników, czy co tam jest. I cieszę się po prostu tym, że się udało. A teraz dawaj. Szczerze? Biorę. To zapewne jedno ważenie wyrzucę, czy coś, znając mnie. I szczurów zaczynają brakować, więc jeszcze szczurnie też weźmiemy. Ale opcje naprawdę dobre, to raz były dobre. Przemieszanie oczywiście. Tak, to. To niech będzie. Ponowna umowa, nie mogę. Znowu to się aktywowało, to kolejny ser, bo w sumie... Jak inne karty cokolwiek mogą zrobić, tak ser nie sądzę, żeby był do czegokolwiek mi potrzebny. Dobra. Ponowna umowa w takim razie. A, są za daleko, żeby to na nich zadziałało, więc zmarnowałem. No cóż. Zdobyć plus 5, stać połowę złota. Plus 2 dla tylko wszystkich wystawionych, zdobyć kartę bunt. No ja tam powiem szczerze, nie jestem póki co
przekonany, żeby to było jakoś szczególnie przeszkadzające, nie polisa. Wieża. Zdecydowanie wieża. Nie wiem jeszcze na którą stronę oczywiście ją damy. Chociaż dobra, tu mamy 10 szczurów, tutaj 10 teraz. Tu jest więcej najemników, więc są bardziej podatni na straty, więc tak. Wieża idzie tutaj. Oni za to otrzymają szczurnie. I wymienię w sumie łuszarza, bo to nie ma wielkiego znaczenia na coś. Wędrowny rycerz. Oj. Potężna karta. No i szkoda, że nie mamy, wiecie, go na stałe. Droga karta, ale bardzo potężna. Aż jakbyśmy ich mieli sporo, co... Czuję, że mogłoby nam uratować życie niejednokrotnie. Tak więc jeszcze jego dostawię. Jak tam sytuacja? Opanowana, tutaj w miarę opanowana. Rozbudowa zdecydowanie. Musimy szczurnie, wiecie, ulepszyć. Bo to ona jest tak naprawdę sercem naszego... Sercem naszej osady i kluczem do przetrwania teraz. Dobra, klasztor. Kolejny serek? Czemu by nie? Później może jeszcze jakieś, wiecie, karty jednostek też pousuwam, bo... Nie ukrywam, trochę się tego nagromadziło i z nim mogłem bunt. Tak, głupi jestem. Usuwam ser, kiedy mam bunt na ręce. Dobra, dawaj ta bossa. Nie będzie łatwo, ale musimy to zrobić. Można przytasować i zaraz rozbudowa powinna przyjść. Dobra. Nie. Póki co nie ma co tego zarzucać. Trzeba poczekać, aż reszta wróci. Jeśli już to dorzucimy nocną straż, tak, super. Oj. Nie wiem, jeszcze szczurów nie mogę tracić. Wiem, że to był ogólnie błąd, nie musicie mi tego wypominać czy coś. Oj. Potężne, ale wiecie co, nie no, za drogie. Ulepszenie karty zdecydowanie. I teraz tak. Ja przez to, że jak ktoś ulepszy, to patrz, nic się nie zmienia, więc nawet nie wiem, czy mam dalej taką opcję. Dobra, festiwal, trzykrotnie. Super, tylko że nie mam szczurów. Napój z miodu. 15 i 45 życia. Tu. Szczerze, może bym wziął to. Chociaż tak nie korzystam. Nie wiem, czy jest jakakolwiek karta, którą musiałbym ulepszyć. Wiemy co. Najbardziej taka neutralna, a jeszcze pozwala łatwo naprawdę przedłużać czas służby. Owszem, napój z miodu też, tylko wiecie, nie przedłużasz tak bardzo. Jednak zależy mi teraz bardziej na czasie służby, niż na jakichś innych aspektach, więc no. Co my tu mamy tym razem? O, za połowę tajemniczą kartę? Nie. Tym razem powiem ci nie. A teraz... Ponowna umowa? Nie. Widzę, co ty oferujesz, ale przykro mi, koleżko, nie. Nie tym razem. Dobra. Zaraz zostawiamy zarządcę karwany. Wiem, że nie jest to najlepszy wybór. Ale mam tutaj rycerza, którego przydałoby się utrzymać jak najdłużej. Chociaż już i tak widzę, że rycerz się dojdzie. Czy tego chce, czy nie. Kolejny zarządca? No tak, z 3 chyba daje to tym razem. Do 2 takich zarządców będziemy mieli chwilowo spokój. Oczywiście najemnik i inne takie. I niestety odszedł rycerz. Spada. O, rzucamy karty oczywiście. No i niestety szczury zagłady przychodzą. Chciałem w sumie zarazy, nie zagłady. Ale wiadomo, o co chodzi. Dobra, ważenie szybko. To jest bardzo fajny efekt. Super. Bili wszystkich. Karncarstwo, festiwal, zwierzęta gospodarcze, i... Rozbudowa? Nie wiem, czy mam co rozbudowywać, ale wezmę. W sumie mam wieżę. Sytuacja tutaj jak?
stabilnie. Co najmniej. Teraz tak, tak, tak. Trzeba dostawić cokolwiek. Zwierzęta na ponowną umowę. Rozbudowa na wieżę. Oj, nie jest dobrze. Ja bym powiedział, że jest bardzo źle. Mamy za dużo kart w talii. Co się, ale... Taka ilość kart, jaką posiadamy, można naprawdę zaszkodzić bardziej niż pomóc nawet. I teraz tutaj. No i w sumie dla złotych strzał mam za niski podatek, żeby one były jakieś naprawdę zabójcze. Dobra, nocna straż. Festiwal to... Zamiana tak na coś, czego i tak nie użyję, super. Cóż. Sytuacja, jak widać, bardzo ciekawa. Jestem już za bardzo do tyłu, żeby cokolwiek z tym zrobić. No dobra, trzymajcie kciuki. Złota kompania. Bo właśnie trafiła mi się jedyna karta, która jest naprawdę w stanie odratować sytuację. Dobra, co my tu mamy? Karty jajka. Oczywiście, że biorę. Spore ryzyko, zbyt szybko się to nie zwróci, ale... No karta jajka to jest chyba... jedna z naprawdę nielicznych rzeczy, która może nas tutaj teraz jeszcze... naprowadzić na dobrą drogę, że tak nazwę. Dobra. Usuwanie. Jedne zwierzęta gospodarcze, zdecydowanie, potem jedno ważenie. Trzeba po prostu odchudzić tą talię czym prędzej. Tak, tak, tak. Zamiana ważenia na coś lepszego. Inwestycja. Fajne, ale nie mamy ani szczurów, ani finansów na to. Łaźnia nie. Dom. No domy też będą potrzebne. Tak, jeden taki, jeden taki. Gromadzić oczywiście na złoto teraz, bo złoto bardziej potrzebujemy czegokolwiek innego. Deszcz strzał. Fajne, ale no nie mam jak, niestety. I się zaczynają większe problemy. A. Przegrana. Coś tak czuję. Tym razem mogę szczerze powiedzieć z własnej winy. Przegrana, jeśli już. I mogę tam, wiecie, posłać armię, ale już za późno, niestety. Ale cóż, przynajmniej zobaczyłem tą zmianę i sądziłem, że ona mi pozwoli łatwiej wygrać, czy cokolwiek, a tutaj w sumie tak nieciekawie wyszło, że nie zmieniło to nic. Więc no. Nieszczęście, porażka. Nie udało się i w ogóle. Odcinek w sumie wyszedł wyjątkowo krótki jak na mnie. Może w takim wypadku nagram jeszcze jakieś coś innego z innej gierki, jednak dodatkowo do tego Retropolis. Tak, prawdopodobnie tak. I w sumie zobaczyliśmy, co chciałem. Zagubiłem się przez to, że w sumie od ostatniej rozgrywki w Retropolis, powiem wam, kąciekowskie minęło naprawdę dużo, dużo czasu. Ale mniejsza z tym, jakieś fajne nowości. Samurai zdaje 10% swojemu przeciwnikowi, kiedykolwiek odrzucasz kartę, fajne. Pracownik, czas pracy, minus 25%, no super. Super rzeczy, których nigdy nie trafię. No i cóż. Ja wam dziękuję. Mam nadzieję, że podobało się mimo wszystko to wszystko. Tak, jeszcze trochę plączę. Następna rozgrywka będzie z... chyba z nawigatora. I cóż, mam nadzieję też, że... dotrzymam swojego słowa, które powiedziałem dosłownie przed chwilą, że jeszcze jakiś drugi film będzie w ten dzień, w którym widzicie tego Retropolisa.
Chyba to będzie tym razem z Monster Traina? Tak, chyba Monster Train miał być teraz w kolejce. Ewentualnie... Morta. Chyba, że wymyślę coś innego, ale dobra, starczy tego, dziękuję, pa, pa, po prostu trzymajcie się, hej, hej, te sprawy.